Cześć kochani, witam się dzisiaj z Wami w kolejnym filmie i witam się z Wami z takich pięknych okoliczności natury. Jesteśmy przy Górze Artura oraz przy Pałacu Królowej, no, teraz już króla, więc pokażę Wam, jak wygląda to miejsce. Jak widzimy, jest słoneczko, pada deszczyk, także no pogoda iście szkocka. Postój w tym miejscu kosztuje 1 funta za godzinę postoju. I Góra Artura jest to jeden ze szczytów właśnie parku Holyrood. Jest on położony tak naprawdę, słuchajcie, w centrum miasta. Po zaledwie 1,5 km od jednej z atrakcji, jakim jest zamek w Edynburgu. Tutaj za drzewami jest parlament szkocki, a tutaj, kochani, mamy Pałac Królowej, no teraz już króla. Także bardzo ciekawe, bardzo atrakcyjne miejsca, jeśli chodzi właśnie o Edynburg. Coś takiego. Później będę chciała podjechać może autem wokół tej góry. Jest taka możliwość, więc chciałabym też pokazać, jak to wygląda od tamtej strony. To, co widzimy, już robi niesamowite wrażenie, jednak nie jest to najwyższe miejsce właśnie na tej górze, bo szczyt góry znajduje się troszeczkę w innym miejscu, którego akurat teraz nie widać. Wdrapanie się na ten szczyt zajmuje około 30-40 minut. Miałam ten zaszczyt być tam kilka razy, także no, bardzo fajne miejsce na wycieczki. Górę można objechać sobie w koło, można obejść spacerkiem, więc jak najbardziej polecam. Jest to naprawdę ciekawa atrakcja i naprawdę no, znajduje się prawie w samym centrum miasta, jest to serce Edynburga, także no, myślę, że jeśli ktoś się zmęczy zwiedzaniem właśnie historycznych jakichś miejsc, budowli, zabytków, a chciałby sobie pobyć w naturze, to tutaj jest jak najbardziej polecane miejsce. A tu, kochani, mamy już pałac. Wejdę sobie tutaj, tak? O, jest tutaj. Muszę przeczytać, ale chyba dziś i jutro coś się tutaj dzieje, ponieważ widziałam, że parking będzie wyłączony z użytku, więc wydaje mi się, że ktoś ważny przyjeżdża. Pamiętam, jak miałam okazję być tutaj jakiś czas temu i właśnie była tutaj chwilę przed śmiercią sama królowa i też właśnie było tutaj wszystko pozamykane, bez dostępu właśnie na parking i do zamku wchodziły tylko zorganizowane grupy na audiencję do królowej. A tutaj mamy szkocki parlament. Wiem, że ten budynek też robił mieszane uczucia wśród Brytyjczyków, wśród Szkotów, także sami ocenicie. Witałam się, kochani, z Wami w deszczu, a teraz zobaczcie, błękit nieba. Autobusy, które właśnie obwożą po największych atrakcjach, jakie możemy tutaj znaleźć w naszym Edynburgu. O, tutaj sobie idziemy. Pokażę Wam galerię. A tą uliczką, jakbyśmy szli, to już dojdziemy do starego miasta, na słynną ulicę Royal Mile oraz do zamku. Tak, do zamku. Do zamku, który jest właśnie również wielką atrakcją turystyczną. Tutaj mamy wizyty. Koszt dorosłego to 19,50. Tutaj sobie możemy podejść i ja sobie to właśnie zrobię, podejdę i Wam pokażę do tych barierek. Tutaj sobie można podejść o godzinie 17 na tea time, także jak najbardziej. O, już nie będę wchodzić, bo pani myśli, że jestem tak, ale tak wygląda wycieczka, zwiedza sobie. The Queen's Gallery. A my sobie wejdziemy do Palace Shop. Zobaczcie, tu
tutaj jak pięknie jest. Może dla kogoś korona za 9,95 funta. Jest i król, i królowa. Można również kupić biżuterię. Czuję się znowu jak turystka, a nie osoba mieszkająca tutaj w Edynburgu. Więc fajne uczucie móc zwiedzić znowu te miejsca, bo pierwszy raz byłam tutaj 7 lat temu, więc no, taka powtórka po latach, bardzo, bardzo fajnie. Pod zamkiem tutaj, pod pałacem byliśmy również wtedy, kiedy królowa zmarła, kiedy było można tutaj składać kwiaty pod właśnie tutaj pałacem oraz wtedy, kiedy przewożono ją z pałacu Balmoral. Także byliśmy świadkami tych uroczystości, tych chwil historycznych, więc naprawdę coś fajnego. No. Ta ulica prowadzi właśnie na Royal Mile, do centrum, do zamku, później do innych ulic. Tutaj w oddali cmentarz. To jest słynna Góra Artura, a tutaj już mamy pałac. Podejdę Wam go pokazać z bliska. No, tutaj składaliśmy właśnie kwiaty wtedy, kiedy były te uroczystości. No, naprawdę było wtedy wielkie poruszenie, wiadomo, królowa. A tutaj widać pałac. Pałac króla. To tyle, jeśli chodzi o tą architekturę. A teraz postaramy się podejść gdzieś bliżej góry. Parlament szkocki od tej strony Wam pokażę. Korzystam z okazji, że dziecko śpi, więc trochę się tutaj wdrapię na tą górę, żeby właśnie Wam pokazać widok, jaki mamy. Okej, kochani, weszłam sobie trochę wyżej. Tutaj widzimy panoramę. I tak, tutaj jest jedno z wzgórze, Calton Hill. To jest również centrum miasta wszystko. Idziemy dalej. Widzimy tutaj Princess Street i zegar. A tutaj, tam w oddali widać już zamek. A tutaj jest taki, nie wiem czy będzie widać, punkt nowoczesnej architektury, która właśnie powstała w Edynburgu. No, przypomina to trochę. Ok, zobaczcie, odeszłam tylko tyle sobie i tutaj już szlaki się rozprzestrzeniają. Tutaj można sobie iść. Nie wiem, czy widać tam w oddali, ile ludzi już się tam wspina. Tą dróżką się chyba dojdzie właśnie na to wzgórze, które Wam pokazywałam. A największą atrakcją, na jaką się tutaj wchodzi, to jest właśnie to. Na początku mojej przygody właśnie tutaj w Edynburgu mieszkaliśmy bliżej tego miejsca, po tej stronie miasta. No i przyznam szczerze, że częściej tutaj bywaliśmy na właśnie jakichś spacerkach.
No teraz jednak wiąże się to z dojechaniem. Auto trzeba gdzieś zostawić. Wiadomo, jak to z dziećmi, to już trochę trudniej. Też taka ciekawostka, że teraz droga jest przejezdna i otwarta, a w weekendy droga jest zamknięta, więc tutaj jest naprawdę bardzo bezpiecznie. A tutaj też widać pałac, Holyrood Palace. Jestem ciekawa, jak Wam się podoba taka atrakcja i miejsce, czy urzekło Was to, czy jednak nie bardzo Wam się to podoba. Dajcie znać w komentarzach, dajcie znać łapkując w górę. Także jestem bardzo ciekawa Waszych spostrzeżeń. Tutaj stawek, można sobie przyjść, kaczuszki nakarmić i niestety nie wjadę, bo jest zamknięte. Niestety nie uda się objechać, więc wracamy do domu. Kochani, my już z Aleksandrem w domku wróciliśmy. Trochę nas przewiało, także moje zatoki na tym ucierpiały. Czas chyba przywitać się z jesienną czapeczką. Dziękuję bardzo osobom, które wytrwały. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki film. Wyczekujcie więcej filmów ze Szkocji. Dziękuję bardzo. Pa!